Jak obiecałem, tak też jest. Rozpoczynamy drugie wydanie dziś Rozmowy Dnia. Wcześniej było o pewnych zmianach w prawie, a teraz zapytamy o to, jak te deformy w prawie karnym, kodeksie karnym wykonawczym wpływają na relacje Polski z innymi państwami Unii Europejskiej, a także z samym Unią Europejską, bo to w końcu z Unii Europejskiej Polska mogłaby już dawno dostać środki z tak zwanego KPO, a więc Krajowego Planu Odbudowy. Pieniędzy dalej nie ma, ale jest wojna Morawiecki-Ziobro. To minister wzywa premiera, ten się stawia na każde wezwanie, ale konkluzji i kompromisów wciąż brak. Adam Bysiak, zapraszam na Rozmowę Dnia. A państwa i moim gościem jest dziś pan profesor Władysław Czapliński, Instytut Nauk Prawnych. Panie profesorze, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. I zaczynamy od pierwszego pytania. Kilka chwil temu na naszej antenie gościliśmy panią Justynę Wydrzyńską. To pani, która ma proces za to, że informowała o tym, jak można dokonać aborcji. Obok tego słyszymy o pewnych kolejnych chęci zmian przepisów prawa. Na przykład jak te, że za kolportaż, drukowanie uloty dotyczących tego, jak tej aborcji dokonać, można pójść do więzienia. Słyszymy również o tym, że więźniowie nie mogą już dzwonić raz dziennie po 5 minut do swoich rodzin. Mimo tego, że kodeks karny wykonawczy zakłada, że to jest, że kontakt z rodziną jest tym integralnym elementem tak zwanej zmiany wewnętrznej w człowieku, a więc resocjalizacji. Minister Ziobro nie ustępuje, premier też nie, premier jednak środki z KPO chce, a Ziobro ich nie chce, bo nazywa je tak zwaną pożyczką. Panie profesorze, jak pan ocenia te zmiany w kontekście relacji między Polską a Unią Europejską i na ile realne jest dzisiaj to, że Polska odzyska te środki albo chociaż ich część po odliczeniu kar między innymi za Turów i za wcześniej nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną niebędącą sądem? To jest bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że te pieniądze jednak kiedyś do Polski trafią. Nie jestem ekonomistą, w związku z tym trudno mi powiedzieć, jakie jest realne znaczenie tych pieniędzy dla polskiej gospodarki, ale stare obiegowe powiedzenie mówi, lepiej jest mieć niż nie mieć. Jeżeli możemy skorzystać z pieniędzy, które rzeczywiście nam się należą, z zastrzeżeniem oczywiście pewnych warunków, które musimy spełnić, na które się sami zgodziliśmy, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby te pieniądze do Polski trafiły. No właśnie, widzi pan, w tym studio była już niejednokrotnie pani prokurator Ewa Wrzosek, był tu również sędzia Igor Tuleja, w końcu do orzekania przywrócony. Był Paweł Juszczyszyn, był wcześniej ekonomista Marek Zuber, no było tu każdy, kto mógł być, kto chciał zabrać głos, a ma wiedzę na temat nazwanej przez ministra reformy, zwanej przez posłów opozycji deform wymiaru sprawiedliwości. Jaki jest stan pana wiedzy co do tego, ile może czasu nam potrwać odwrócenie tych zmian? Mowa oczywiście o reformie w KK i w KKW, a także o zmontowaniu tak zwanej neo-KRS. To są lata, to są miesiące, to jest cała kadencja? W gruncie rzeczy, gdybym był wielkim optymistą, to powiedziałbym, że tak naprawdę wystarczy tempo obecnej koalicji rządzącej. W ciągu 3 dni jesteśmy w stanie uchwalić ustawy, które odwracają wszystkie reformy i przywracają stan zgodny z prawem. Niestety nie jestem tak wielkim optymistą, żeby powiedzieć, że to się na pewno uda. Myślę, że to zajmie jednak bardzo długi okres i to jest zależne od bardzo wielu czynników i gdybym był w stanie przewidzieć przyszłość, to zajmowałbym się zdecydowanie wróżeniem z fusów albo z kart, a nie działalnością naukową. A czy pańskim zdaniem to są reformy czy deformy? Czy my dziś żyjemy w państwie prawa? Nie. Kiedyś opowiadano taki dowcip za Jackiem Fedorowiczem, że żyjemy w dwóch rzeczywistościach.
jedna rzeczywistość to jest rzeczywistość realna, otaczający nas świat, natomiast druga to jest rzeczywistość ustalana. I rzeczywistość ustalana była opisywana w Trybunie Ludu, bo to był ten okres. I oczywiście między tymi dwoma rzeczywistościami były pewne punkty styczne, ale nie było ich zbyt wiele. Trudno powiedzieć, to znaczy ja nie chciałbym powiedzieć, że państwo prawo zostało całkowicie zmiecione. A podeptane? Przede wszystkim dlatego, że jest cały szereg prawników, bo oni siłą rzeczy się tym w największym stopniu zajmują, którzy się nie poddali. To wystarczy popatrzeć na, czy posłuchać sędziów, prokuratorów. Nie wszyscy zaakceptowali te zmiany, które wprowadza za wszelką cenę rządząca ekipa. No i nie Więc akceptując tych zmian, ponieśli... Nie zaryzykowałbym twierdzenia, że państwa prawa już w Polsce nie ma. Może jest państwo prawa i sprawiedliwości. Ono jest bardzo zagrożone, oczywiście. Tak, przepraszam. Tak, może to jest państwo prawa i sprawiedliwości, a nie prawa przecinek sprawiedliwości, o czym zresztą te osoby mówią. Jak pan sam wie, no, te osoby spotkały liczne opresje, delegacje, zawieszenie w obowiązkach służbowych, brak połowy pensji, wizyty w mediach, zeznania w prokuraturze. Powiem panu, robiąc research przez te ostatnie 2-3 lata w sprawie tych zmian i neo-KRS-u i tej nielegalnej izby niebędącej sądem, nie znalazłem w Europie przypadku, w którym w ten sposób oprócz Węgier władza ustawodawcza postąpiłaby z władzą wykonawczą. Tu się z panem całkowicie zgadzam. To nie są standardy cywilizowanego świata. Jeżeli aspirujemy do członkostwa w tymże cywilizowanym świecie, jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, no nie możemy pozwolić na tego rodzaju działania. Zadam panu moje ulubione pytanie, które stawiam wszystkim naszym gościniom i gościom. Mnie ciekawi najbardziej, powiem panu, jako studenta prawa międzynarodowego, jedna kwestia. Bo jeżeli ktoś w Polsce jedzie bez biletu autobusowego, dostaje mandat. Jeżeli to się dzieje permanentnie, no to ma sprawę w sądzie rejonowym. Ktoś jest oszustem, za to też z artykułu 286 z jedynką odpowiada karnie. Mówimy tutaj o pogwałceniu pewnego porządku prawnego, o próbie zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy o nazwiskach sędziów, o sprowadzeniu zawodu sędziego do poziomu rynsztoka, gdy mowa o reformach Zbigniewa Ziobro. No to nie są chyba lekkie przestępstwa. I mam taki dylemat, czy może pan mnie, te moje wątpliwości rozwieje. Czy jest jakakolwiek szansa na to, że uda się w końcu, w ciągu dekady, dwóch dekad, wskazać winnych, czyli osoby, które zadecydowały o tego typu zmianach i w konsekwencji dokonać rozliczenia w oparciu o państwo, które jest praworządne i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa karnego. Czy nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że takie rozliczenie powinno nastąpić. To nie jest wcale decyzja łatwa i nie jest to łatwe postępowanie, ale uważam, że konieczne jest wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób, które naruszyły prawo. Pytanie oczywiście o stopień naruszenia prawa, o wagę tych naruszeń, a zwłaszcza o to, w jakich materiach nastąpiło naruszenie tych norm prawnych obowiązujących w Polsce. Czy aktualne prawo pozwala nam tego typu persony rozliczyć? Myślę, że z całą pewnością. Do tego jeszcze dochodzi regulacja konstytucyjna, która mówiła o tym, że nie podlegają przedawnieniu przestępstwa, których nie ścigano ze względów politycznych,
To wprawdzie znowu jest postanowienie dotyczące poprzedniej epoki, ale myślę, że to był bardzo dobry precedens. Że wszystkie te osoby, które naruszyły prawo i myślę, że mają tego pełną świadomość, bo to jest na przykład kwestia odpowiedzialności za wybory kopertowe, prawda? Jeżeli uchwalamy ustawę abolicyjną, to znaczy, że mamy świadomość tego, że zostało popełnione przestępstwo. I intencjonalnie chronimy swoich właśnie w drodze tego typu ustawy po to, by, jak rozumiem, nasi nie poszli siedzieć. No a czy to jest skuteczna metoda? Czy to jest... Pytanie, czy jest moralna? Zgodna z... Właśnie. Ja wciąż mam... Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że ludzie popełniający tak ciężkie przestępstwa nie ponoszą za to absolutnie żadnej odpowiedzialności? Ale czy pan rozumie ten taki mechanizm, bo pamiętamy słynne rzymskie powiedzenie chleba i igrzysk. W Polsce zawsze słyszymy o pijanym kierowcy, który był aresztowany. Nagle jest milion komentarzy na Facebooku, na Twitterze. Natychmiast go zamknąć, niech bechnie, takiemu to dożywocie. Nie chcę jakoś wartościować obu przestępstw, ale jeżeli oczekujemy więzienia bezwzględnego dla osoby, która jechała pod wpływem alkoholu samochodem, po prostu pojazdem silnikowym, mechanicznym, to czemu ci sami ludzie nie oczekują tego samego dla osób, które sprawiły, że przez 7 lat nie mogły na przykład liczyć na terminowe rozpatrzenie sprawy. Dlaczego te osoby, które są świadome tego, iż głosowały na pewną grupę ludzi, która dopuściła się tego typu czynów, nie oczekują odpowiedzialności karnej, a wręcz przyklaskują? Skąd takie przebiegunowanie pana zdaniem w społeczeństwie, które z założenia oczekuje pewnej sprawiedliwości? Ludzie są... Sam pan powiedział o... Myślę chleba i igrzysk, prawda? Dużo łatwiej jest zorganizować igrzyska w formie sądu nad kierowcą naruszającym przepisy ruchu drogowego. I to jest jeszcze do tego bardzo spektakularne, prawda? Natomiast dużo trudniej jest przeprowadzić postępowanie sądowe, czy generalnie postępowanie prawne w stosunku do osób, które spełniały jakąś ważną funkcję państwową, bo to się wiąże z całym szeregiem trudności czysto procesowych. To już na koniec, panie profesorze... Zgromadzić dowody, ocenić dowody, przeprowadzić postępowanie, skazać. Ja nie lubię tego określenia, tak, bardzo... Bądź uniewinnić, bo to przecież nie możemy o tym przesądzać. Strasznie jakoś tak, wie pan, jak słyszę i na uczelniach, i tutaj w studio, że to, czy te osoby będą ukarane, zależy od czyjejś politycznej woli, to przyznam panu, że no, trochę mi się robi niedobrze, a to dlatego, że chyba polityka powinna mieć nic wspólnego z sądownictwem, a u nas już jest taka powszechna akceptacja. Polityka weszła, jak już tam jest, to niech zostanie. To przecież źle działa i dla sądownictwa, i dla samej polityki. Absolutnie się nie zgodzę, panie redaktorze. Absolutnie nie widzę tej akceptacji. Natomiast widzę inny oczywiście problem. Nie jest problemem to, gdzie się znaleźliśmy. Problemem jest to, że zaczynamy się tam urządzać. My jako społeczeństwo, prawda? No to jest przykre. Mamy dosłownie, panie profesorze, dosłownie 2 minutki. Jestem ciekaw, czy pana opinii na temat słów jednego z kilkunastu właściwie posłów i posłanek opozycji, którzy mówią, że fakt, iż Julia Przyłębska nie ustępuje po, jak twierdzą, zakończonej kadencji 20 grudnia minionego roku, jest formą okupacji tego Trybunału. Czy pan by się pod takimi słowami podpisał jako profesor z Instytutu Nauk Prawnych? To jest okupacja, czy może zła interpretacja przepisów prawa, a właściwie tych nowych z 2017 roku, które zakładają pewną kadencyjność pierwszej sędzi tego Trybunału właśnie? To znaczy, dla mnie kluczową kwestią jest to, czy
pani Julia Przyłębska rzeczywiście jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tutaj mam niejakie podejrzenia, że te przepisy zostały albo celowo źle napisane, no, poziom legislacji w obecnej ekipie rządzącej nie jest jakoś nadzwyczajnie wysoki, jest mnóstwo niedoróbek i teraz jest tylko kwestia, czy to zostało zrobione niechlujnie, intencjonalnie, czy też przypadkiem. Ja bym się bardziej skłaniał ku tezie, że to jest pewna stała praktyka nie zastanawiania się nad tym, do czego prowadzi nieprawidłowa, niepełna, nieprzemyślana, niespójna regulacja prawna. Pan profesor Władysław Czapliński dziś gościem Rozmowy Dnia. Panie profesorze, pięknie dziękuję za obecność i poświęcony nam czas, a także wiedzę, z którą pan z nami się podzielił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. I do zobaczenia oczywiście. Dziękuję bardzo. Za nami Rozmowa Dnia, druga już dzisiaj. Pierwsza też dotyczyła tego, co jutro dziać się będzie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga Południe. Mowa oczywiście o ulicy Poligonowej 3. Tam państwa serdecznie zapraszam, bo jest szansa na to, by wziąć udział w pewnym historycznym postępowaniu, postępowaniu przeciwko kobiecie, która mimo tego, iż nie łamiąc prawa, zdaniem jej mecenasa, to prawo złamała, zdaniem Kai Godek, która to właśnie ona walczy i forsuje wizję przepisów penalizujących samomówienie i dyskutowanie o aborcji. Ciekawy jestem, co wtedy, gdy zakażemy o czymś mówić, to otworzymy furtkę ku temu, by zakazać mówić o czymś, o wszystkim, o czym oczywiście nie pasuje mówić się polityczkom i politykom z tego czy innego ugrupowania i oby ten wyrok jutro taki nie był. Druga część to oczywiście środki z KPO, których w Polsce dalej nie ma. Ja przypomnę państwu, że słowem, jednym ze słów roku stało się między innymi wypełnić. Można już wypełnić kamienie. Wcześniej te kamienie były po prostu kamieniami, których się wypełniać nie dało. Teraz się da, ale rząd nie chce, więc jeżeli nie chce, to środków z KPO dalej nie ma. Konflikt Morawiecki-Ziobro trwa w najlepsze, a my, dziennikarze, bacznie się temu razem z państwem przyglądamy. Adam Bysiek, dziękuję pięknie. Zapraszam oczywiście stałych widzów, to chyba już mówić nie trzeba, ale przypomnę, do udostępniania, do lajkowania i do wysyłania znajomym tej Rozmowy Dnia. Dzięki temu, że państwo to robicie, nas jest tu tyle i nie brakuje licznych komentarzy pod każdą z retransmisji, która jest dostępna bez tak zwanego paywalla na naszym Facebooku, YouTubie, Twitterze i na TikToku. Także to informacje dla tych młodszych widzów, których prawo i polityka ciekawią. Dziękuję państwu za dziś. Zapraszam na jutro, oczywiście klasycznie po 12 i zawsze na żywo. W tym studio kolejni goście i gościnie. Będzie się działo. Adam Bysiek, kłaniam się nisko. Dobrego i przede wszystkim spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.